Przed wami szyderczy skrót serialu o dziewczynie, która próbuje rozwiązać makabryczną zagadkę używając swojej supermocy bycia uosobieniem komentarzy w internecie. A teraz trafimy do Hogwartu bez magii. No, God, please, no! Gdzieś w Stranger Things środa kroczy korytarzem w świeżo nawoskowanych laczkach, niczym posępny Mojżesz, przed którym rozstępuje się niegodne tatałajstwo i roastuje całą instytucję szkoły z jej niedorobionymi egzekutorami. Póki co jesteśmy na tej samej stronie, po czym znajduje swojego brata w stroju świniaka gotowego na rożen, a gdy go rozwiązuje, ma wizję, w której widzi oprawców, więc idzie na basen i wpuszcza do niego piranie, które obgryzają dupę jednemu ze śmieszków i od razu ma lepszy humor. O! Możesz się w pełni uśmiechnąć tylko raz na sezon, ostrożnie. W nagrodę za odstawienie tego kalafiora szkoła Eleven daje jej kopa w dupę, więc starzy wiozą ją do Akademii Nevermore, gdzie się poznali, liżąc się jak para gówniarzy na Instagramie udowadniająca swoją miłość. Za 2 miesiące i tak będziecie musieli usunąć te zdjęcia. Po czym wymijają się z jakimś wytrzeszczem, który wysadza autostopowicza niedaleko Akademii. I gdy polewa sobie kulturalną lufkę, nagle atakuje go jakieś monstrum. Ale to trzeba od razu rozlewać. Gdy Adamów wita w szkole Brienne z make-upu i okazuje się, że Wednesday nie nazywa się środa, bo wtedy Morticia robiła staremu loda, ale dlatego, że to fragment jej ulubionego wiersza o dniach tygodnia. Aha, czyli nie uznajecie żadnych świętych tradycji? Po czym Białogłowa wyjątkowo przyjmuje sobotę w połowie semestru dzięki jej rewelacyjnym ocenom i przedstawia współlokatorce Init, którą od razu uprzedza, że daje stąd laczka, bo nie chce być kopią swojej matki. Widziałaś, jak dobrze Katrin Zeta-Jones wygląda po 50? Ja bym poprosił 2 kopie. Po czym poznaje główne grupy drugoplanowych, dzielących się na wampiry, wilkołaki, syreny i gorgonów. Jak Ajax, który nieświadomie obrabia dupę niedzieli w jej obecności, więc blond i każe mu zjeżdżać. Mimo, że to jej największy crush, ale akurat nie w tej scenie. A gdy Kruczowłosa żegna się z rodziną, Milf uprzedza ją, że nie ma dokąd uciec, bo wszystkie Adamy zostały uprzedzone i od razu dadzą jej znać. Po czym daje jej jakiś badziew z odpustu i odjeżdżając wypuszczają rączkę, która ma mieć ją na oku, a właściwie na palcu. Fuj. Pały znajdują tymczasem puzzle po turyście i szeryfu jest przekonany, że to musi mieć związek z Akademią. A tymczasem tam Wesley oznacza swoje pogrzebowe terytorium i sra na plotkarski blok koleżanki oraz jej interpunkcję. Cofnij to, potworze. I gdy Init już wyciąga do niej pazury, nagle wchodzi oryginalna Wesley, która mimo upływu lat jest tego samego wzrostu co obecna i jako cieć wręcza jej powitalny kompost. Dzięki. Nie było gnoju. Po czym Wesley jej przyłazi na zajęcia szermierki obserwowana przez Rosie i od tak bez powodu atakuje słownie Biankę, sugerując, że ją zabije i rzuca jej wyzwanie. Jesteś zła, że nie trenuje na tyłach sali w oddzielnej sekcji? W czasie którego zdobywają po punkcie, więc wariatka nalega na walkę bez masek do pierwszej krwi i o dziwo przegrywa. Nie wiem teraz, czy mam jej współczuć, czy się cieszyć. A przy okazji hamowania krwotoku plastrem poznaje Rowena, nie Atkinsona, który przekonuje ją, że też czuje się dziwolągiem mimo bycia wśród innych dziwolągów. Mów za siebie, frajerze, ona ma cycki. Po czym Wesley wychodzi na zewnątrz, bezczynnie jopiąc się, jak leci na nią gargulec nielot. Ale w przedostatniej chwili ratuje ją niuńka z kitką, którą okazuje się Xavier, mający dla niej propozycję wstąpienia do Instytutu dla Uzdolnionych Mutantów. Nie, czekajcie, tamta była łysa. Xavier Torp, którego poznała dawno temu na pogrzebie jakiejś starej prókwy i uratowała mu życie, bo dla żartu wlazł do trumny i już miał zostać skremowany, ale kliknęła anuluj. Ha. Nie brzmi jak ona. Po czym pisząc swoją powieść znajduje rączkę i szantażuje, że albo zamknie go w szufladzie, albo obieca jej dozgonną lojalność. I nie mając wyjścia, uroczyście ślubuje jej niewolnictwo. Gdyby był człowiekiem, mógłby za plecami skrzyżować palce, a tak? Brienne wiezie Denzi do Jericho na przymusową sesję u świrologa. Jakiej wielkości szczury oni tam mają? Która dostała rękopisy jej powieści o młodej detektyw i chce omówić relacje jej bohaterki z matką. Więc niedziela ściemnia, że musi postawić kloca i ucieka, wpadając na typa z jabłkami i doznając wizji wypadku, w którym grzyb ginie. Z kim niby SMS-ował, z traktorem? Po czym pojawia się jak upiór w kawiarni po 4 espresso, ale maszyna się zesrała, więc oczywiście zna włoski i ją naprawia, a Tyler oferuje w zamian podwózkę na stację PKP. Ale kończy dopiero za godzinę i dziwo, środa grzecznie czeka. Spodziewałem się bardziej wylania mu gorącej kawy na ryj. Co jest z tobą, poniedziałek? I nachodzą ją pajace z parku Świat Pielgrzyma, każąc jej zjeżdżać, a synuś właściciela rzuca jej dziwne pytanie. Zaraz. Czy wygadacie o ruch? Po czym wyciągają do niej łapy, więc rozpi...
Dla wszystkich na sucho z ćwierć obrotu i padają jak iPhony. Gdy pojawia się szeryf, który jest ojcem Tylera, zaraz po nim babcia Brienne, wołając Karate Kid po nazwisku. I pała dowodząca orientuje się, że to córka Gomeza Adamsa, który jego zdaniem powinien siedzieć za morderstwo, więc ostrzega, że będzie miał ją na oku, byle nie na palcu. I gdy wracają do Nevermore, mijają śmiertelny wypadek, który niedziela widziała w wizji i zgaduje na głos, że typ skręcił sobie kark, mając rację. Dopiero mówiłeś, że nie chcesz nikomu mówić o swoich wizjach, więc popisywanie się na pewno w tym pomoże. Po czym napierdala ścieżkę dźwiękową na ukulele, gdy Harry Potter wyciąga jakąś księgę, z której wyrywa rysunek z jej podobizną. A ją nachodzi Luna, becząc, że nie jest prawdziwym wilkołakiem, bo nie potrafi wyć, więc zostanie samotnym wilkiem bez rodziny. I bardzo dobrze. 3 gęby drące ryja na osiedlu mniej. A widząc, że środy to nie rusza, pyta, czy nigdy nie płacze. Więc opowiada jej historię, jak była jeszcze inną dziecięcą aktorką i wyszła na spacer jak każdy, prowadząc swojego skorpiona. Ale banda 5-letnich synów ją napadła i go rozpłaszczyła. Więc pochowała skorpionowy naleśnik i przyrzekła sobie, że już nigdy nie będzie płakać, bo to niczego nie naprawi. To niby jak chcesz szantażować emocjonalnie swojego partnera? Później wysyłają rączkę do Tylera z numerem telefonu, pod który dzwoni. I umawiają się, że podwiezie ją z festiwalu plonów na stację. Ale gdy przekopuje typa od pandy, żeby odwrócił uwagę wielkiej kobyły i spotykają się na parkingu, nachodzą ich pielgrzymi ze sprzętem, których planem jest zakatowanie jej w miejscu publicznym. Więc zaczynają uciekać i Środa wpada na Rowena, widząc wizję jego śmierci, więc leci za nim, ostrzegając przed niebezpieczeństwem, ale okazuje się, że to on chce zabić ją, więc zwabił ją tu, wykorzystując jej wizje, o których nie ma pojęcia? Aha. I wyznaje, że to on próbował ją zabić, zrzucając gargulca na łeb. A wszystko przez to, że jego matka, proroczka, narysowała ją w książce 25 lat temu i przed śmiercią powiedziała mu, że jego przeznaczeniem jest powstrzymanie jej, zanim zniszczy szkołę i wszystkich w środku. Zaraz. Harry Potter na krysztale, Wednesday jako Voldemort naciągający, żeby zniszczyć szkołę dla wygnańców. Oj, ktoś tu przepisywał od kogoś pracę domową. Ale zgodnie z jej wizją nagle atakuje go cyfrowo upośledzony brat wielkiej stopy. Więc bierze sobie obrazek na pamiątkę i podczas rozmowy ze starymi wymienia w myślach wszystkie okropieństwa, które miały miejsce, i stwierdza, że chyba jednak jej się tu spodoba. W Polsce czułaby się jak w domu. Po przeszukaniu szeryfu stwierdza jednak, że ani śladu po Harrym Portierze, więc niedziela bierze pałę na słówko i dokładnie tłumaczy, co się wydarzyło. Gdy trup nagle staje w drzwiach cały i zdrowy. Czyli staje się chłopcem, który przeżył? Nie no, teraz to już plujecie J.K. Rowling prosto w ryj. Inyt pogania swoją ekipę przy malowaniu kajaka na zawody. Gdy pojawia się Środa, zdziwiona, że Blondie cieszy się, że nadal będzie z nią mieszkała, co uzasadnia tym, że rączka robi świetny masaż karku. Dłoń dorosłego faceta robi świetny masaż karku 15-latce? Spoko. A później, pisząc swoje śmieci, znajduje na rysunku jakiś znak i odwiedza Wims, żądając rozmowy z okularnikiem, który przeżył. Ale Brienne odpowiada, że został wyrzucony ze szkoły, nie podając powodu. Niech zgadnę. Używa magii poza Hogwartem. Po czym przyznaje, że wie o jej wizjach, bo jej matka też się miała w jej wieku. A później, gdy poznaje rozkosze bycia frajerem od pszczół, molestant daje znać, że Rowan odjeżdża i próbuje go zagadać, ale ją zlewa. Więc Macant wskakuje na zderzak i śledzi go do sracza na dworcu, w którym transformuje się w jakiegoś typa, a później w Wims. Środa siada obok Xaviera, który popisuje się swoim chodzącym szkicem, więc go zgniata, niszcząc jego marzenia. A później walczy z Bianką o miano największego kujona, popisując się wiedzą na temat roślin i wymieniając się aluzjami odnośnie ich sytuacji. Bo ten motyw musi pojawić się w każdej dramie dla nastolatków, po czym prosi Blondie, żeby ją zastąpiła na kuku frajerów od psułek. Bo Wims siedzi jej na warkoczu, a chce iść do lasu. I zostawia Lunę w ulu jako swoje zastępstwo na wypadek, gdyby tamta wparowała. Bo najwyraźniej mają ją za idiotkę nieodróżniającą radosnej Blondie od kruczoczarnej śmierci, i Środa rusza na loda, gdzie nagle ściąga ją Tyler, chowając przed ojcem, który niedaleko tropi z psem, i przepytuje ją, co się wydarzyło na festiwalu ziemniaka, więc opowiada 80 raz to samo i znajduje gogle Rowena, dostając wizji, jak miał zatwardzenie, używając telekinezy na gargulcu i kłócił się z Xavierem, którym wolną o ścianę, a później książką o glebę. Nieładnie. Książki też mają uczucia. Więc szuka jej w bibliotece, gdzie nachodzi ją Środa sprzed tygodnia i wyjaśnia, że to książka nieistniejącego już Stowarzyszenia Uczniowskiego Wilcza Jagoda. Po czym uzewnętrznia się, że jako normalna ona czuje, że też tu nie pasuje, dorzucając na koniec, że najciekawsze rośliny rosną w cieniu. To jakaś sugestia, że hodujesz zielsko, ćpunie pierd... Gdy Xavery wraca po joggingu do pokoju, Środa wślizguje się tam z Rąsią, szukając książki, i odpala lampę na ultrafiolet. W pokoju dwóch nastolatków?
To będzie wyglądało jak scena zbrodni. Znajdując jakąś maskę Rowena, po czym Xaviera odwiedza Bianca, która ewidentnie coś knuje. I Sobota znajduje później ryczącą Inyt, bo ktoś dorzucił jej koleżance wampirzycy chleb czosnkowy do kolacji i miała silną reakcję alergiczną. Ale dostała tylko sraczki czy sraczko-żygaczki, przez co zabraknie jej jutro jednej osoby do drużyny na puchar po. Więc Środa Popielcowa decyduje, że dołączy za nią i razem upokorzą tamtą sukę. Tak jest, niech pije wodę z osobnego wodopoju. Po całonocnych przygotowaniach, których nie widzimy, Wensley wskakuje w kostium niespodziankę i biorą udział w turnieju trójmagicznym, to znaczy w turnieju o czarę ognia, to znaczy o puchar po, w którym wygra drużyna, która dopłynie do wyspy Raven, ściągnie flagę z krypty i wróci z nią na metę, przy okazji nie tonąc. I po zestrzeleniu bociana ruszają, a po chwili przebiegła Bianca oczywiście daje znać Fabio, żeby obnażył suty i wskakuje do wody, żeby... O mój Boże! Jakiś jeszko czuje pod twoją pachą! I po próbie mordu, które najwyraźniej są spoko, Fioletowi zostają zepchnięci przez Fabio na boje, które rozbija im łajbę. A gdy Wensley widzi śledzia, odpalają sieć i go unieruchamiają. Po czym dobijają do brzegu i biegną po szarfy, a Ronsia pokazuje faka pajacom pilnującym kajaka, więc nie mają wyjścia i za nim biegną, bo ten serial to też sitcom na Disney Channel, więc Inyt robi im dodatkowy odpływ wody. Gdy Wensley łapie za flagę i pada na glebę, dostając wizji ze sobą w wersji Vanilla, która mówi jej, że ona jest kluczem, po czym się budzi, gdy X-Meni biorą flagę. Skoro są takie wredne, dlaczego nie zabrały jej flagi i nie utopiły? I ruszają w drogę powrotną, patrząc jak pajace toną, a później przebijają żółte raszple i wygrywają. Po czym Sobota rozwiązuje banalną krzyżówkę z pomnika Edgara Allana i hasłem okazują się dwa pstryknięcia, które otwierają tajne przejście, bo nikt nigdy przypadkiem tam nie pstryka, po czym wchodzi do komnaty tajemnic, to znaczy do tajemniczej biblioteki, gdzie znajduje książkę z brakującą stroną i zostaje nakryta workiem po ziemniakach, który w kolejnym odcinku jej zdejmują i od razu zgaduje, że to tamci paszteciarze. A Bianca podkreśla, że to elitarny klub. I wszyscy elitarni nie golicie pach? I gdy zastanawiają się, co z nią zrobić, Xavery ryzykuje propozycją, żeby ją wtajemniczyć. Ale z góry odmawia, olewając ich niegolony klub i wychodzi. Robisz wszystko, żeby zdeptać temu chłopakowi jaja, co? A później wszyscy dostają przydział jako wolontariusze i Xero, nadal będąc jej szmatą, uświadamia ją, że jest na rysunku z założycielem miasta Jericho. Więc zamienia się zadaniami z Luną i trafia do świata pielgrzyma, gdzie razem z Leszczem od Uli zakradają się do domu modlitwy i znajdują obraz z dziewczyną z wizji trzymającą czarną książkę. Dużo jeszcze będzie tych obrazocepcji? Nudzi mi się. A tymczasem w sklepie z rupieciami prowadzonym przez krasnoludkę z pierścieni mocy, którą wszyscy fani Tolkiena uwielbiają, Inyt w końcu wybucha, mówiąc Tumanowi wprost, żeby zaprosił ją za szklarnię na małe lizanko, i w końcu to robi. Yes. A Tyler pokazuje Czarnej, gdzie był oryginalny dom modlitwy i lezie tam, znajdując jakiegoś obszczymura, więc nasyła na niego Ronsie i spierdala do innego apartamentu, gdy ona opowiada, jak to jej wizje są randomowe i nieprzewidywalne. Więc ciekawe, co zaraz się wydarzy, po czym natychmiast doznaje wizji, jak motłoch z Krakstonem na czele poniewierał niejaką Goody Adams, oskarżając o bycie czarownicą. Ale oczywiście pozwolili jej na poruszające przemówienie, bo nie są jakimś motłochem, w którym żali się, że tacy jak ona żyli tu pierwsi, a on ich wymordował i nastawiał hipermarketów. Więc prototyp głównego bohatera mechanicznej pomarańczy każe ich zamknąć w szopie i spalić, ale Goody udaje się uciec. Po czym Dzień Loda się budzi, widząc potwora i jego ślady przemieniające się w ludzkie. Czyli potwór i człowiek na zmianę noszą się na barana, zagadka rozwiązana. A chwilę później znikąd pojawia się Xavery, któremu streszcza wszystko, co właśnie widzieliśmy, bo na tym polega 80% tego serialu. A gdy wspomina o swoich wizjach, twierdzi, że według jego starego, który jest sławnym medium, nie należy im ufać, bo są oparte na emocjach, a nie na logice. Ha, kogoś mi ten opis przypomina. A podczas ceremonii odsłonięcia już odsłoniętego pomnika Krakstona, na znak Czarnej, Rosie odpala ląd i benzyna wokół pomnika eksploduje, więc wszyscy uciekają. Ale Wesley spokojnie siedzi sobie dalej i gra na skrzypcach, co nie jest w ogóle podejrzane. A tymczasem Juliusza nachodzi potwór, akurat gdy sekundę wcześniej ustawia aparat na serię zdjęć i przypadkiem rzuca go tak, żeby sfotografować cały atak, bo jak wiemy, bezdomni żule zawsze mają przy sobie aparat z naładowaną baterią, podczas gdy Ajax nie pojawia się na randce, bo spada mu ręcznik i zamienia się w kamień kretyn obsrany, przez co Inyt traci swoje gówno i niszczy gimbusa, a szeryf zdobywa zdjęcia potwora, który wygląda jak wiejski przygłup. Kto może nim być? Coraz bardziej mam to w dupie. Czarna zakrada się z rączką do prosektorium obejrzeć żulowi siusiaka i zeskanować dokumenty, po czym rozkłada zdobyte poszlaki i opowiada biednej blondi, że każdej z ofiar sprawca wyciął jakąś część ciała, niczym seryjny morderca zbierający trofea, ale Luna nagle mdleje. Nie oglądałeś
zabrała Dextera, po czym Środa zauważa na lekcji rany Xaviera na karku i śledzi go do jakiejś tajnej pracowni, gdzie znajduje mnóstwo szkicy potwora przygłupa, a gdy na niego wpada, nie mając wyjścia, zgadza się na wspólne wyjście na krótszą imprezkę, żeby zbliżyć się do potencjalnego seryjnego mordercy. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale Wednesday jest lekko popierdzie na psy, dając szeryfowi jeden z pożyczonych szkiców, oczekując w zamian informacji o śledztwie, ale Pała chce konkretniejszych dowodów. Więc gdy Lamus od pszczół rozpoznaje jaskinię i znajdują tam kieł, Czarna znowu wkrada się do pracowni Xaviera, żeby znaleźć próbkę DNA dla porównania. W sumie niewykluczone, że walił tam gdy nagle pojawia się pan Paweł i tłumaczy, że zna wygląd potwora, bo od tygodni mu się śni, a zadrapania na szyi ma po tym, jak jeden z obrazów go zaatakował. Nie widzę powodów, żebyśmy mieli nie wierzyć w coś tak idiotycznego. Po czym orientuje się, że zaprosiła go tylko dlatego, że ją wcześniej przyłapał i wkierwiony każe jej opuścić masturbatornię. Więc przynosi fantę szeryfowi i bezczelnie rozkazuje odpalać testy DNA. Widzicie, dzieci? Warto być wredną pi... A Rosia własnoręcznie przygotowuje i zostawia zaproszenie dla Tylera w jej imieniu. I gdy wybiera się z nerdem na oglądanie jaskini, w drzwiach staje nagle on i wściekła zakłada sukienkę, którą Złota Rączka jej załatwił, po czym olewa Eugene'a, który mimo zakazu i tak ma zamiar wybrać się do jaskini sam, bo ktoś w tym odcinku musi zginąć. Na krótszej imprezce Inet pojawia się z Lukasem, żeby wzbudzić zazdrość w Ajaxie. Wystarczyło wziąć butelkę Sidoluxu. I wylewa mu driny prosto na jaja, klękając do miecza, akurat gdy Ajax przechodzi i wygląda to dwuznacznie. Nie ma to jak żarty o 15-latkach robiących loda. Po czym pojawia się Wednesday od... Pana jak na pogrzeb i Bianka jest wściekła, a Xavier nie może uwierzyć, że przyprowadziła tu Tylera, nie mając pojęcia, co mu zrobił. Jak mogłaś mu to zrobić, nic nie wiedząc, zdziro? Więc oświeca ją, co się stało i Środa konfrontuje się ze swoim fagasem, pytając, dlaczego razem z ziomkami rok temu napadli na Xaviera i zniszczyli jego mural, co ma absolutnie k***** zero wpływu na cokolwiek i od razu jest cacy. Uwielbiam dramy, które nie mają żadnego znaczenia. Wednesday wbija na parkiet i niszczy system swoim spektakularnym tańcem, na punkcie którego o***ał cały internet. A Xavier, nie mogąc na nią patrzeć, prosi Biankę, żeby zdjęła amulet i wymazała mu Wednesday z pamięci, ale z jakiegoś powodu odchodzi obrażona. Przecież poprosił cię tylko o wymazanie dziewczyny, bo podoba mu się dużo bardziej niż ty. Tymczasem na posesję zajeżdża cysterno szambiarka zgodnie z planem zemsty Lukasa za podpalenie pomnika. I gdy wszyscy wbijają na ostatni taniec, odpalają krwawą podróbkę Kerry i nagle wszyscy zapominają, jak się chodzi, a Wetness oblizuje zwyrolsko palec. Czuję się coraz bardziej niekomfortowo, oglądając ten serial. A tymczasem Eugene, jak na frajera przystało, obserwuje jaskinię, gdy nagle ktoś się pojawia i robi w niej boom, więc ucieka. A Środa doznaje wizji, jak ginie, gdy Inet odkrywa, że za pomidorową stoi Łukasz. Tak, to ja grałem tego typa. Ale pojawia się Ajax i oprócz podłogi oczyszcza też atmosferę, tłumacząc się w końcu, że wystawił ją, bo było mu głupio, że zamienił się w kamień. A Wesley biegnie za frajerem, ale potwór go dopada i znajduje go umierającego razem z Kryśką Richie. I tak był lamusem. Gdzieś w Hogwarcie dla biedoty Środa stoi jak widły w gnoju, oglądając kartotekę starego, oskarżonego o przebicie typa mieczem na oczach jeszcze małej Brienne, która próbowała zwalić całą winę na Morticię. Zwaliłbym na nią niejedną winę. A już jako opasły pasztet Gomez zajeżdża z resztą Adamów na weekend dla rodziców, gdzie srebrna kugułarzyca zapewnia na porannym apelu, że zaatakowany przez potwora Eugene wraca już do zdrowia. Gówno to kogo obchodzi, to lamus. A gdy znajdują Środę i wymienia im, że na nią polowano, dręczono ją i próbowano zamordować, są tym wszystkim zachwyceni. Bo Adamowie są popier... Gdy Xavery przeprasza rozśpiewaną płotkę za prośbę o wykasowanie pamięciowe z Wednesday, niespodziewanie pojawia się jej matka. A Inet na dzień dobry słucha od swojej przytyków, że się nie depiluje. Chociaż sama pewnie szura bobrem po terakocie. Po czym czesana sekwoja przekazuje Adamom, że asymilacja ich małego Żyda nie idzie zbyt dobrze, więc lądują na rodzinnej sesji u Świrolo, gdzie mała stypiara wyskakuje z pytaniem na śniadanie, dlaczego Grubas był oskarżony o morderstwo. Pewnie na kimś usiadł. A, tamto. I piękniś już chce to wyjaśnić, ale odcinek trwałby wtedy 5 minut, więc Morticia natychmiast kończy sesję, po której czarna wdowa odwiedza Eugene'a, przynosząc mu miód zebrany z jego pasieki i zapewniając, że wszyscy za nim tęsknią, czekając, aż wróci do zdrowia. O, jakie miłe kłamstwo. Po czym zjawiają się jego dwie matki, dziękując jej, że jako jedyna się z nim kumpluje. Zaraz. Dwie matki ABCD? Dziecko, które uwielbia pszczoły? To się skończy katastrofą.
Matka Bianki zmusza ją, żeby wróciła do Syreniej Sekty, grożąc, że jeśli tego nie zrobi, wyjawi wszystkim w Nevermore, jak się tam dostała, i daje jej czas do końca weekendu. Śledźcie ten wątek uważnie, bo będzie miał zero wpływu na cokolwiek. A szeryf dostaje informację, że koroner odstrzelił sobie łeb w kostnicy, tłumacząc w liście pożegnalnym, że to przez męczące go od lat wyrzuty sumienia po sfałszowaniu dowodów przy sprawie Gomeza. Akurat gdy pojawił się w mieście, akurat gdy środa zaczęła węszeć, akurat gdy scenarzyści się po czym strażnik Teksasu wbija na szkolne wesele bez zagrychy, aresztując Gomeza za morderstwo. A na dołku pomarańczowy pulpet rozpruwa się małej czarnej, że Gareth Gates zakochany w Mortiszy jak pojebany włamał się na kruczą imprezę, chcąc go zamordować, ale zadziałał jego instynkt przetrwania i go nadział. To dopiero połowa odcinka, więc na pewno nie mówi całej prawdy. Po czym Dzień Loda wbija do Bruce'a Willisa, upierając się, że jej ojciec jest niewinny i coś za dużo tych zbiegów okoliczności, nawet jak na gównianych scenarzystów. Ale wyciąga wyniki testu DNA, który wykazał brak dopasowania. Skoro Xavier nie jest potworem, to może Wednesday? Nie, to bez sensu. A tymczasem niegolona matka Inet wręcza córci broszury letnich obozów, które okazują się obozami konwersyjnymi, gdzie mieliby z niej na siłę zrobić prawdziwego wilkołaka, bo jest ewidentnie opóźniona, więc obrażona wychodzi z kadru. Kolejny ważny wątek, śledźcie uważnie, bo nie ma żadnego znaczenia. A środa znajduje Mortiszę w komnacie tajemnic, gdzie dowiaduje się, że Goody Adams zabiła Josepha Craxtona, a klub wilczych jagód został założony przez nią. Po czym Milfencja wyjawia, że tak naprawdę to ona zabiła Garetha, a ojciec zakochany w niej po same pomidory wziął na siebie całą winę. Wielki człowiek. Nie tylko przez bebę. Ale środa wyłapuje z flashbacków, że Gareth toczył pianę z mordy i miał nieludzkie spojrzenie, więc odkopuje jego grób i patrząc na zmarynowany ryj stwierdza, że miała rację. Że jesteś nekrofilką? Tego już się dawno domyśliłem. Gdy nagle nakrywają ich pały i okazuje się, że odkopywanie grobów nie jest do końca cool, a w mamrze Sobota pokazuje starym pożyczony palec, którego wygląd potwierdza, że Gareth został otruty wilczą jagodą. Po czym doznaje wizji, jak ojciec dał mu truciznę, każąc dolać ją do ponczu i otruć wszystkich dziwolągów. Ale w walce z Gomezem fiolka mu pękła i otruł się sam, głąb zasrany. I to niby zmniejsza winę jej starych, którzy dźgnęli go nie wiedząc o tym. Więc spotykają się z burmistrzem, depcząc mu jaja, że świadomie zatuszował sprawę, gdy był wtedy szeryfem. I nie mając wyboru, zgadza się na oczyszczenie grubasa z zarzutów, a Chuck Norris mówi oficjalne no sorry pulpecie, wypuszczając go z pierdla. A jeśli chodzi o naprawdę ważne wątki, Inet każe matce walić się na ryj ze swoim obozem koncentracyjnym, a Bianka stawia warunek, że pomoże przy rekrutacji nowych frajerów do sekty, jeśli stara poczeka do końca roku, a później zniknie z jej życia. Czuję, jakbym jadł samo powietrze z paczki Lejsów. Mortiszę, odjeżdżając z resztą Adamów, wręcza środzie kronikę szkolną, dzięki której uświadamia sobie, że srebrna sekwoja jest zmiennokształtna i oskarża ją o pojawienie się jako Rowan dzień po jego morderstwie. Szkoda, że nie pojawiła się jako Michael Jackson. Ale Rura twierdzi, że jego stary o wszystkim wie i się na to godzi, bo rower ześwirował od swoich zdolności telekinetycznych, a dzięki zatuszowaniu jego morderstwa szkoła uniknęła skandalu, gdy nagle przerywa im prognoza pogody na podwórku zapowiadająca ogniste deszcze. Oho, Sauron was już znalazł, macie przejeb... Środa próbuje skontaktować się z Goody, ale jej fantastyczna współlokatorka gasi jej seans jak peta, po czym wjeżdża list z sugestią, że jeśli chce poznać odpowiedzi, ma przyjść do krypty Craxtona. A gdy wchodzi tam w swoich ceglanych sandałach, okazuje się, że to niespodzianka na jej 16 urodziny. Trochę się spóźniliście, bo Jenna Ortega ma już 38 lat. Co oczywiście zlewa ciepłym moczem, zauważając tą samą sentencję, co w prognozie pogody, i doznaje wizji, w której waniliowa Goody każe jej szukać miejsca na załączonym obrazku, żeby powstrzymać Craxtona. A gdy odwiedza później masturbatornie profesora X, okazuje się, że już namalował taką samą bramę należącą do posesji niejakich Gatesów. Bill Gates jest zamieszany w kolejny spisek? Jakoś nie jestem zdziwiony. A Ronsia odsłania portret środy grającej na flecie, który namalował z pamięciówy, i wstrząśnięta Adamówna wychodzi, zakradając się na posesję założyciela Microsoftu, gdzie węszy już burmistrz. Więc chowa się w jego samochodolocie i dojeżdżają pod wiatrołap, gdzie ma pogadać z Chuckiem Norrisem, ale nagle zostaje potrącony przez samochód. No patrz, kur... jak leziesz lebiego pie...
I odjeżdża z mamą w ambulansie, gdy Środa gada z szeryfem o tym, co już wiemy, a dyrektor Baobab za karę wprowadza całkowity zakaz opuszczania Hogwartu. Więc szczwany skunk ściemnia Tylerowi, że przemyślała jego propozycję wspólnej kolacji i każe mu przyjechać o 20 ze zgaszonymi światłami. Tak, i może jeszcze zamknie tymi oczami, kretynko! A Enid wkręca, że źle zareagowała na ich niespodziankę i chętnie by to powtórzyła. Więc ładują się do Ferrari Bonzo Tylero Frajera, który wiezie je pod dom Gatesów i mimo, że znowu dali się jej wycyckać włażą za nią, gdy Xavery nachodzi rączkę w ich pokoju. To jedno z dziwniejszych wstępów do pornosa. A tamci znajdują Poloneza, który potrącił burmistrza i pokój Laurel Gates, wyglądający jakby nadal w nim mieszkała, mimo, że utopiła się 25 lat temu. Po czym nagle Tyler zamienia się w potwór. To znaczy, na dole pojawia się potwór i w ostatniej chwili zamykają się w windzie kuchennej, z którą spierają się do samego Pawlacza, uderzając ogromnym impetem. Więc oczywiście nie mają nawet zadrapania, po czym znajdują części ciał ofiar i w przedostatniej chwili uciekają na zewnątrz, znajdując rannego Tylera i o dziwo wieczornego Xaviera. A gdy cyc jest opatrywany, pojawia się jego stary i chcą mu pokazać, co znaleźli. Ale wszystko jest już zwinięte, więc Bruce Chilli zdaje jej zakaz spotykania się z Tylerem i zajmowania się śledztwem. Nie jesteś prawdziwym policjantem, aktorze, no więc to się nie liczy. Ma już dosyć swojej chorej na umyśle współlokatorki i idzie nocować do Yoko. A ona, wyciągając pozytywkę pożyczoną z domu Gatesów, znajduje storyboard tego odcinka, gdy ktoś odłącza burmistrza od rury napędowej, a Środa odgraża się tekstowo, że znajdzie swojego prześladowcę. Zapytaj operatora kamery, to on robił te zdjęcia. Na pogrzebie burmistrza w obowiązkowym deszczu i morzu czarnych parasoli Środa zauważa podejrzaną postać i leci za nią do lasu, a gdy przypuszcza atak, okazuje się, że to wujek Fester i pierwszy raz w pełni się uśmiecha. Ach, wyglądasz paskudnie, gdy to robisz. A że jak zwykle ma fuchę, przez którą musi się ukrywać, chowa go w ulu Eugene'a i pokazuje rysunek potwora, na którym od razu rozpoznaje, że to Hyde. Więc spotykają się wieczorem w komnacie tajemnic, znajdując pamiętnik Nathaniela Faulknera, w którym odkrywają, że Hyde'a wyzwala trauma, bodziec chemiczny lub hipnoza. Ewentualnie widzimy się scenarzystów, a wyzwoliciel może stać się jego panem, więc wygląda na to, że muszą szukać pary. Po czym Feister zakłada Xaveremu nadajnik GPS z Fallouta i ruszają na psi patrol, odkrywając, że spotyka się ze świrolog, więc Wendy jest przekonana, że uwolniła w nim Hyde'a hipnoterapią. Po czym podchodzi do nich Tyler, obczajając się w pamiętniku, to znaczy Hyde'a o nieznanej tożsamości, i stawia ją pod ścianą, namawiając na randkę, na której zabiera ją do udekorowanej krypty na piknik i legalną blondynkę, po której już mają lecieć w kakao. Ale nagle wbija jego stary na tropie Festera, który obrabował bank, i cały romantyzm strzela. No i tym oto sposobem nadal będziecie obaj strugać Pinokia. Gdy Środa wraca do pokoju, zastaje bałagan i rączkę przebitego nożem, więc leci z nim do wujka Brzydala, który po trudnej akcji reanimacyjnej w końcu go ożywia. To by się spodziewał. Po czym informuje Paszteta, że depcze mu już po piętach i czas, żeby zjeżdżał. A po informacjach od Bianki i Lutasa dochodzi do wniosku, że dom Gatesów podstępem zdobyła rzekomo martwa Laurel Gates i wróciła do Jericho jako ktoś inny, żeby zemścić się na winnych nieszczęść swojej rodziny przy użyciu potwora wykonującego jej polecenia. To nie było łatwe zdanie do wyartykułowania, więc pewna swego Sobota konfrontuje się z doktor Świrolog, twierdząc, że ona za wszystkim stoi i rozrysowuje cały plan jej działania, który nawet ma sens. Ale sekundę później, gdy Blondie zostaje sama, napada ją Hyde i umiera w szpitalu. Chyba że sama kazała mu się zabić, żeby zatrzeć po sobie nie, to bez sensu. Dzień Loda odwiedza więc Xaviera, odsłaniając jego najnowszy obraz i po kolei znajdując obciążające go dowody, zupełnie jakby ktoś je tam wyłożył. Dział rekwizytów ewidentnie go nie lubi i zawijają go pały, po czym Czarna odwiedza Tylera w wiatrołapie i w końcu leci z nim w ślimaka, dostając nagle wizji, z której jasno wynika, że on jest potworem i zamordował Świrolog. Byłem pewien, że to Wednesday. Więc grzecznie uruchamia turbo i stamtąd wypie. A później rączka zostawia mu liścik i spotykają się w lesie, gdzie detektyw Emo przedstawia mu podsumowanie sezonu. Zaraz, chyba ja to powinienem robić. Będąc przekonana, że Świrolog go uwolniła na jednej z sesji, a później z nią potajemnie współpracował. Po czym wyłazi reszta jagód, a Bianka kładzie go do snu i budzi się skuty w masturbatornik Xero, gdzie mała zaraza próbuje wywołać w nim Hyde'a torturami. Wszyscy wiedzieliśmy, że ten moment prędzej czy później nadejdzie. I z jakiego
jakiegoś powodu reszta ekipy klepie w matę wychodząc i przekazując sekwoje, co jest grane, więc na miejscu jest zaraz gliniarz samuraj i ją zwija. Po czym o dziwo puszcza wolno, ale gdy wychodzi z psiarni, Tyler pyta ją bezczelnie, jak to jest przegrać i opisuje, jaką frajdę sprawia mu mordowanie. Bo niepotrzebne przyznanie się do winy jeszcze nikomu nie zaszkodziło, po czym Wims, nie mając wyjścia, wypertala ją ze szkoły, więc odwiedza Xaviera, prosząc go o pomoc, skoro jest nadwornym portrecistą potwora. Ale że zniszczyła mu życie, też sugeruje jej, żeby waliła się na ryj. Czyli bycie wredną małą chamicą dla wszystkich dookoła jednak nie popłaca. A gdy żegna się z Inet, obiecując, że pomyśli o niej za każdym razem, gdy będzie żygać na widok tęczy, dowiaduje się, że Eugeniusz wybudził się ze śpiączki, więc w drodze na dworzec do niego zajeżdża, słysząc, że uciekająca postać przy jaskini miała czerwone buty, czyli za wszystkim jednak stoi Wednesday. I środa wraca do szkoły, wymieniając Thornhill, a tak naprawdę Laurel Gate, upozorowanie własnej śmierci, zatrudnienie się w Nevermore jako ktoś inny i uwolnienie Hyde'a w Tylerze za pomocą rośliny. Spora część tego serialu to rzucanie komuś oskarżeń. A na dowód przyprowadza samego Tylera, twierdząc, że wszystko jej powiedział, i Laurel przyznaje się w końcu do winy. Ale gdy okazuje się, że jest nim Wims w cosplayu, ubija ją trucizną z wilczej jagody. Taki mały ratlerek powalił Bernardyna? A Środzie robi ze łba dżem, powodując nieodwracalne uszkodzenia mózgu. Czyli w języku filmowym lekko ją ogłusza, podczas gdy Eugeniusz dzwoni do Inet, zapoznając ją z sytuacją, a po chwili przybiega Rączka, dodając, że zabrali Środę do krypty Krakstona, gdzie Ruda planuje wskrzesić tamtego drania z uzbieranych części ciała. Ciekawe, czy będzie zadowolony z wielkości znalezionego kuta, żeby wrócił i pozbył się wszystkich dziwolągów raz and for all. A że sarkofag może otworzyć tylko krew potomkini Goody Adams, Środa jest kluczem. Ale to zadziała tylko w noc krwawego księżyca, która zupełnie przypadkowo wypada akurat dziś. Doskonały timing wszystkiego. Tymczasem szerf przewozi Xavera, dostając info od Ponczuszka, że coś dzieje się w Nevermore. Ale nie mogą tam dojechać, bo ktoś poprzebijał wszystkie opony, więc Bruce Willis oczywiście zawraca na ręczny, bo od śmierci żony ma w tym spore doświadczenie. A Laurel nacina Środę i otwiera sarkofag, rzucając jakieś czary mary z Księgi Cieni, po których pojawia się pan Crackhead, jeszcze brzydszy niż zwykle, i z miejsca przebija Środę. O nie, będą musieli zmienić nazwę serialu w drugim sezonie. Gdy Ajax i Inet ostrzegają Jagody przed zbliżającą się katastrofą, więc ustalają, że przekonają wszystkich do ewakuacji syrenim śpiewem. Głębokie wejście w swoją dupę, ale okej. A tymczasem ze strakofagu wyłazi Goody Adams, zrzucając dobrą radę, że trzeba przebić czarne serce Krakstona, żeby unicestwić go raz na zawsze. To dlaczego nie zrobiłaś tego sama, ty leniwa ci? A tak w ogóle Wisiorek Soboty umożliwia wywoływanie duchu, więc przechodzi przez nim i ratuje jej życie. Bo oczywiście, że czemu nie? Gdy szeryfu, śledząc Tylera przez aplikację Gdzie mój potwór, wysiada z radiowozu, oczywiście zostawiając więźnia samego. A Środa wpada na Tylera, który przeistacza się w gówno z pikseli. I gdy już mają sieknąć, nagle atakuje go Inet przeistoczona w wilkołaka. Wow, walka dwóch potworów CGI wyprodukowana przez Netflixa, to będzie ubogie. Po czym Rączka znajduje Xanax w radiowozie, a wściekły karzeł rozkazuje Laurel wracać do kuchni, szowinistyczna świnia, po czym podpala Hogwart. A budżetową walkę potworów przerywa strażnik Teksasu i znajduje swojego syna z pisiorem na wierzchu. Nie pierwszy raz i nie ostatni. A gdy Inet wraca do siebie, Środa łapie za tą samą kosę, co jej matka, i odwraca uwagę magicznego skrzata. Gdy nagle staje za nią Xaverę i oddaje strzałę, ale kamienny krak zatrzymuje ją w powietrzu. Moc jest w nim silna. Do podpalania Star Warsów. Po czym ją odwraca i strzela w Xero, ale Środa przyjmuje ją na siebie jak zasrany Terminator. I robią co mogą, żeby wyglądało, że Wednesday umie w jiu-jitsu MMA Kyokushin z marnym skutkiem, aż w końcu skrzat rozdupcza jej kosę i już ma wysłać ją do piekła. Czyli jednak będą musieli zmienić tytuł. Gdy nagle przebija go Bianka, a Środa poprawia strzałem w pikawę, powodując autozapłon. Po czym pojawia się L'Oreal z pitoletem, ale Eugeniusz nasyła na nią rój pscułek, a Środa robi jej reboot, spotykając się później z Inet, którą w końcu przytula. A Xaviery daje jej smartfona ze swoim numerem, licząc, że wróci w kolejnym semestrze. Czyli niczego się nie nauczyłeś, frajerze? A gdy wyjeżdża z Nevermore, dostaje wiadomość z nieznanego numeru i uświadamia sobie, że ma stalkera. Po czym mija furgon, w którym Tyler zamienia się znowu w gówniane piksele. Wow, jak oryginalnie. Moja prawdziwa ocena tego serialu to 6 na 10. A czy derczy tytuł to...
Harriet Potter, reanimacja. Zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i do zobaczenia!